Moi drodzy, halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Czechu i witam was w kolejnym odcinku z gry Gothic 1. Czas napaść na kopalnię. Ja na samym starcie oczywiście jak zawsze przypominam o łapkę w górę, o komentarzach, o tym, że link do drugiego kanału macie w opisie i możecie tam wpaść oraz do Instagrama też możecie zafollowować, byłoby miło. I o dzwoneczku może też, ale to nie wiem w sumie. A my lecimy chyba już dalej. Nie ma co. Nie ma co. O, prawie 20 odcinek już zapomniałem. w ogóle. Wilk chce z tobą 4 koniecznie dni. porozmawiać, zanim ruszymy do kopalni. 4 dni, 20. Nigdy. 20 odcinków to dla mnie zawsze było. To jest 10 dni dla mnie zazwyczaj. Dobra, więcej lepiej. Co? Więc lepiej do niego zajrzę. W porządku. Zaczekam na A ciebie. mamy iść do wilka? A co ma wilk? Może jakąś lepszą kuszę? A może nam sprzeda kopa za to, że zabraliśmy mu jego kuszę, bo tą co używamy to jest jego kusza. Dobra, no możemy. Wilk, tak? Bo nie usłyszałem w sumie. Ale wydaje mi się, że wilk, wilk, wilk. Tak coś mi podświadomość podpowiada, że to wilk. Dobra, lecimy. No a tym speedzie to będzie jakieś 30 sekund. Znowu zaczyna mnie gardło napieprzać, bo to już piąty odcinek, który dzisiaj nagrywam. Ale powiem wam, no jest strong gardło, ale czuję, że jak, nie wiem, czy tam w gardle są jakieś mięśnie, nie? Że jak gadasz dłużej, to jakby hartujesz się, wydaje mi się, że tak, co nie? Ale czuję, że... No, że pracują, czuję, że pracują te mięśnie, czy co to tam jest. Grym powiedział tak, Gorn tak. powiedział, że chcesz ze mną Grym. Porozmawiać. Dobrze, że zdążyłeś zajrzeć do mnie przed wymarszem. Przed jakim wymarszem? Przed waszym wymarszem do niezupełnie wolnej o, kopalni. O, no, właśnie mówiłem poprzednio, że... Że to tak o co średnio chodzi? wolne Mam kopalnie. Pomysł na zupełnie nowy rodzaj pancerza. Podoba mi się ten pomysł. Od buta mi się podoba. Pancerze pełzaczy są niezwykle twarde. Znacznie trwalsze niż choćby stal. Oczywiście nie mam tu na myśli tych wychudzonych osobników, które nawiedzały zawaloną kopalnię Gomeza. O nie, one nie wystarczą. W naszej kopalni żyją prawdziwe pełzacze. Większe, silniejsze i jeszcze bardziej wredne. Pancerz tych bestii Super. Jest niemal nie do przebicia. Gdybyś mógł mi przynieść kilka płytek z ich pancerzy, mógłbym z nich poskładać nie lada zbroję. W jaki sposób mam oddzielić te płytki od zwłok pełzaczy? To proste. Płytki na grzbiecie przymocowane są tylko przy krawędziach. Wystarczy wziąć ostry nóż i ciąć wzdłuż przerywanej linii. Właśnie coś czułem, że te płytki pancerz, że coś tam z pełzaczami będzie jakiś właśnie pełzaczy. Tego. O, ale super, podoba mi się to. I mówisz mi to wszystko, nie żądając niczego w zamian? No, niezupełnie. Jeśli uda mi się sklecić z tych płytek porządną zbroję, będę bardzo szybko... Bardzo dużo. A, nieważne. Potrzebuję lepszej zbroi. Nie mogę ci nic sprzedać. Lares z... Jak nie możesz, ale jestem przecież jednym z was. To chujowo skupujesz skóry, jak nie masz żadnej skóry na tym. W sumie mu wszystkie wziąłem, dobra. Pijemy potkę i lecimy na zabawę. Zasady trzymamy się, jebać po... To taka piosenka, żeby nie było. Jest też taka jest też taka inna, taka... Pan policjant porządku pilnuje, tu tu tu. Bo super jest policja. Policja jest the best. Powiedz, masz Szefreda co dzień rado. Kto oglądał filmik, wie o co chodzi. No, było to w istocie w sumie śmieszne. Wita! Taki klasyk troszeczkę. Ruszamy do kopalni. Pora przepędzić stamtąd ludzi Gomez. Idź przodem. No to jak zwykle, kurwa. Idziecie? A nasi ludzie to idą, czy nie? Czy tylko kurwa... Gorn. Our brothers. Which another mothers. Jak widać, bo nie idą coś z nami. No dobra, może tu będzie coś ciekawego. Na pewno ciekawy będzie safe, który walniemy teraz, bo zrobiliśmy to w skoku.
No powiem wam, że to nie są trudne rzeczy. A gdzie jest ta kopalnia, halo? Co ten wilk robi? Zostaw biednego kretoszczura. Ty, ja dobrze idę, czy co jest grane? A to tam dalej jest jeszcze, okej. Oj, brzytwa brzmi jak coś groźnego w sumie. O, nawet 3 hity ściąga, znaczy pada, na 3 hity dopiero. No, musimy się bić, słuchajcie, bo exp nam jest giga potrzebny. Exp jest super ważny teraz. Jak chcę być magiem wody i uczyć się tych wszystkich główien, to zawsze 200 expa, to jest, słuchajcie, 200 expa. No zostało nam 5000 i kolejny poziom 20 już będzie. Natomiast chyba najbardziej żałuję tego, że nie poszedłem po pierwsze od razu w magię, a po drugie nie zabrałem, mam 93 siły i nie zabrałem tego najlepszego miecza od blizny. Jeżeli ten oręż Orika ma 95 obrażeń, to jestem ciekaw, ile zadawał miecz blizny. 150? Ło, ale kurwa, okrężną drogą. Widzisz te wszystkie ciała? Poszedł. Idź do wejścia do kopalni. Ja zaczekam tutaj i przypilnuję, żeby ktoś lub coś nie zaszło nas od tyłu. Kiedy już zejdziesz Jasne. Na dół, pójdę za tobą. Pewnie, że tak. Zwykle takie amigosy iść przodem. Ty, a te ciała można... O, widzę te ciała i zawierałem całkiem przydatne przedmioty. Ty, nigdy tu nie byłem. Cholera. Ale teraz jesteśmy... skrzyneczki. I to jeszcze nieobrobione. Świeżutkie. Jakby czekały, jakby do mnie krzyczały. Chociaż nie wiem, po co ja przeszukuję te skrzynki, jak to raczej nic tu ciekawego nie ma. Ile w ogóle mamy tego? No zanim pewnie przejadę tam na dół, to trochę minie. Mamy z jakieś 10 tysięcy albo coś. W każdym razie się po prostu już nie mieści tutaj na liczniku naszym. Ile mamy rudy, więc super, super. Jeżeli siano nie mieści ci się liczbami na koncie, to znaczy, że jest dobrze. O nie, to był kret, ja pamiętam kreta. No niestety, a nie, a. Czyli kret to po prostu kopasz taki, tak? Tylko tu się tak nazywa. A. Dziwne, na 5, no i 3 jabłka i ser, no to pozdro. A ja jestem weganem i nie jem takich rzeczy. Lewo nie, prawo, lewo. Nawet już mi się nie chce ogarnąć, nawet mi się nie chce jakby wczytywać i tak dalej, bo... Mamy 126 wytrychów aktualnie. Jakby mi się nie chce. My nie mamy gdzie tego sprzedać. Mamy z 10 tysięcy rudy. 10 tysięcy rudy. 10 tysięcy rudy. Czaję. Albo więcej nawet niż 10. Nie no, 10 chyba. No tam musi być jedynka wątpię, żeby było 20 tysięcy. To już bym się zdziwił. Ale no. Albo jest zbugowany i mamy 0600 rudy tylko. Ale wtedy to ja jestem chyba kurwa rudy. Bo nie uwierzę w to. Prawo, nie. Lewo, nie. Lewo, prawo. Prawo. O. Taka wielka skrzynia na 3. A taki mały będzie wypierdek pewnie na 5. A nie, w ogóle nie trzeba. A, bo w ogóle tam nic nie ma. Kurwa, nic nie ma, jakbym już tu był. Nie podoba mi się to.
Może już tutaj, kurwa, wiecie, w szale okradania. Okradłem już tutaj tą kopalnię i nawet nie pamiętam o tym. Nie no, raczej tu nie byłem na 90%. Kurwa, ale mnie wkurwia telewizor za mną, który gra, ale nie chce mi się wstać i zamknąć, czyli... Prawo, 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 lewo. A, człowiek mówi, zamykać drzwi. No nie. Po co? Dobra, talerz. Okyl? Nie kojarzę. Niestety, bratku, nie będziemy już nigdy mieli okazji porozmawiać. Sporo ludzi zginęło, powiem wam, przez te dwa odcinki. Naprawdę sporo ludzi zginęło. Szynka. Czy tam coś na górze będzie ten? No nie wiem, możemy wejść w sumie. Możemy wejść. A tam byliśmy, tak? Tak, byliśmy tu. A bo i nie? A może nie byliśmy. Jednak. Dobra. Dosadnie przekazałem, że mnie telewizor wkurwia. Chyba kroki zostaną podziałane w tym zakresie. Kurwa, nadal jest gorąco, mimo tego, że już nic nie... O! Nie, no na pewno nie będzie, co? Się łudzę. To w jakiejś skrzynce był jakiś lepszy łuk niż jeżeli ja mam tą kurzę od tego wilka, nie ma takiej opcji. Chłop, ale to jest w sumie śmieszne, bo wilkowi zajebaliśmy mu kurzę, pobiliśmy go za 3 razy, zabraliśmy mu cały towar, a chłop mówi tak. Weź mi pełzacze, a ja ci pancerz zrobię, co nie? No spoko. A mogę klikać kont, a nie. Dobra, w ogóle czas to wypić potkę. A może właśnie mówi, że teraz zostanie bogaty, bo będzie mógł szyć takie kozackie pancerze wszystkim. Po prostu... musi przełknąć tutaj gorycz wkurwienia na mnie i działać ze mną, bo mu przyniosę te pancerze, te odpełzacze. Ale mam nadzieję, że będzie dobry. Musi być dobry pancerz, no musi być lepszy, nie? Skoro na tym etapie. Na bank, no musi być lepszy. Jak będzie gorszy, kurwa... Jak będzie gorszy pancerz, to się zdziwię. I się wkurzę trochę. No i widzicie, a ja ich wcześniej sam chciałem wymieść. W tym mieście zacząłem się tam bić i mówię... A tu proszę po prostu. Zrobili robotę za mnie. I jeszcze głupcy nie pozbierali po nich rzeczy. Lamusy. Amatorszczyzna. Ale skrzynki, widzę, niektóre tutaj zostały chyba pokradzione, bo są otwarte. Więc chyba tutaj byli. Gagatki. Może miałem zasadę, że nie zbierałem rzeczy z ciał. Truposą. No, na szczęście ja takiej zasady nie mam. Także siup. Ciekawe, czy te monety będziemy w końcu mogli wymienić. Jeżeli tak, to mam za 20 tysięcy, więc pozdro. Czy wątpię, no. One nic nie są warte, nie da się ich sprzedać. O, są tam. Są, zobacz. Zobacz, jakie amigosy tam stoją. Ty. O, szkodnik, to dobrze, że umarł, bo to szkodnik. Świnia. Świni. Sweeney. W ogóle oglądałem jakiś film i było nazwisko, że tam... zabili jakąś tam laskę, która miała nazwisko Wiśniewski.
Nie wiem, jak oni to kurwa czytali w angielskim, ale to brzmiało jakieś rikwietki. Coś takiego było. Wiśniewski na Wyłębni. Nie, strasznie dziwnie, już nie pamiętam. Na sobie nie przypomnę, bo ten, ale no było, jak oglądałem jakiś film. Ja rozumiem, że oni nie wypowiedzą pewnie Wiśniewski, ale kurwa to brzmiało tak inaczej, że jakby jak miałem napisy, bo oglądałem film po angielsku z napisami, więc jeżeli miałem napisy, to po prostu dzięki temu zorientowałem się, że chodzi o Wiśniewski. Tak to wam ni chuj. Nie ma takiej nawet możliwości, żebym skumał, o co chodzi. Dobra, no niestety kurwa nie mamy Gorna za swoimi plecami. Panowie, panowie, wiecie, że ja czasem żartuję. Dobra, tak być kurwa nie będzie. Nie na mojej warcie. I myg mana. I teraz tak, słuchajcie, w ogóle musimy sobie to porobić. Magia. Śmierć ożywieńcom nie, światło też nie, teleportacja też nie, jebać te teleportacje. Piorun kulisty mamy pod 5, sopel lodu mamy pod 4. No, piorun kulisty jest chyba lepszy, mi się wydaje, niż sopel lodu, co nie? Ale wiecie co bym jeszcze, ja bym przemiana w ścierwojada to nie, uderzenie wiatru też nie. Przetestowałbym zamienienie któregoś z nich i przejęcie kontroli, to jest jakieś, to się jakoś nazywa chyba. Czekajcie, sopel lodu, telekineza, przyzwanie golema, sen, zmniejszenie potrwania, pirokineza, uzdrowienie, kula ognia, o, kontrola. Chcę to. A, nie mogę użyć. 90 many potrzebuję. Ale lipa. No i nigdy chyba tego nie użyję w sumie. Dobra, sopel lodu, nie. Piorun kulisty jest to o wiele lepszy. Pyk szakala. Pyk szakala. Pyk szakala. Oj, nie jedzie mi many, nie zjeżdża. Dobra, bycie magiem jest turbo OP. Patrzcie, chłop nic mi nie robi, a my cyk. 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 Dobra, nie no, bycie magiem jest turbo OP, no. Nie, to idziemy w magię, to nie ma nawet najmniej. Zawsze od dzisiaj w każdym gotiku idę w magię. Nie ma takiej możliwości. Chociaż pewnie przejdę sobie kilka. Właśnie gotik jest o tyle fajny, że możesz iść różnymi ścieżkami, nie? Teraz mogę. Czekaj, czy ja tam widziałem kurwa Gorna na samej górze? Stoi gagatek. Gotik jest o tyle fajny, że możesz przejść na różne sposoby tą grę i pewnie będziesz odczuwał inny experience. Inne odczucia. Ale nie no. Kurwa, to było OP. No nie no, ja myślałem, że 20 many za... Koleżko! Koleżko! Aha, czekajcie. Nie no, jak za każdym razem ja go muszę dobijać, to jest głupie. Wiadomo, że jest moim przeciwnikiem i go zabiję, co nie? Nie wiem, czy... W sumie szkoda, że nie wziąłem tamtej... Ciekawe, czy mogę jeszcze zdobyć jakąś kurwa tamten pancerz. Chyba nie, chyba już nie. Ciekawe, czy może się inaczej jakoś po ta historia, wiecie, potoczyć, co nie? Ej, a broń się. Krzyk wojownika. Holy shit, to jest chyba ta broń szakala. O, przyszedł, kurwa, amigo. Jest the on. Se przyjdzie na Usłyszałem silku. odgłosy walki i przybiegłem najszybciej jak mogłem. Stary znajomy. Rachunek wyrównany. Dobra, otwieraj bramę. Ja będę tu stał na straży. Nie no, kurwa. Usłyszałem odgłosy walki i najszybciej przybyłem. No to jest fajne wejście ze swoimi ziomkami, jak ja tylko z Gornem stoję. Łatwy precz, kolego. Co? Kto to powiedział? No chyba nie Gorn, chyba sobie żartujesz ty, że się z Gornem zacznę napierdalać. A by the way, ty. Mordo. No nie no, ale... kurwa. Kurzesz mnie, Gorn. Wyskakuj. Wyskakuj z, kurwa, z siekiery. Nie no, nie wyskakuję z siekiery.
Usłyszałem dźwięki walki, jak najszybciej przybyłem. Łapy precz, kole. Gorn. Ale my tędy musimy otworzyć bramę, kretynie. Dobra, ten Gorn to jest kurwa, no co powiem wam. Jest wysoko z Gornem. To jest giga przygoda. Jeszcze mi powie, że mam nie okradać ziomków, co nie żyją. Aj. No idziemy, idziemy Gorn. Chodź. Widzę, że mu się nie pali za bardzo. On coś czuje, że Gorn zaraz będzie... O, usłyszałem walkę i przybiegłem jak najszybciej, kurwa. Widzicie, co zrobił Gorn? Widzieliście to? Nie no, kurwa, nie no. Ja myślę, że Gorn dostaje medal za bycie najlepszą postacią w tej grze. Gorn dostaje medal. No to jest Gorn, to jest kurwa giga wsparcie, wam powiem. Ej, a my już go pokonaliśmy, ale dobra. Powiem wam szczerze, że mieć takiego kurwa zawodnika koło siebie to jest... Patrz co robi Gorn. Jesus fucking Christ. Gorn. Nie no. Gorn od dzisiaj jest zawsze moją prawą ręką w Gothico. Tylko to dobijanie mnie wkurza. Mam nadzieję, że teraz jak wyjdę to ten... Gorn pojawi się koło mnie, że kurwa... Może Gorn z jeden raz... Uda mu się nie spaść na dół. Może jeden raz pójdzie dobrze. No, pakujemy się go, lecimy z frejerami. Powiem wam tak, panowie. Kusa jest koks, ale dzięki temu chłop tam odlatuje na chwilę, bo zostaje porażony. A ja sobie to mogę wrzucać w nieskończoność. Ja myślałem naprawdę, że ja za każdym razem muszę manę wypić. A tu po prostu klikam. Chłop jest zneutralizowany. Gord po drabince idzie. Nie. Jeszcze mi kurwa sprzątnie strażnika. Prawie się udało, Gord. Jeszcze chłop piorunem dostał przypadkiem. Dobrze, Gord. Prawie. Prawie ci się udało mi pomóc. Było bliska. Fajne to jest mocne, no. Znaczy, chodzi mi o tego, o zaklęcia ogólnie. To są mocne. Świetna robota, chłopcze. Nie no. Nie no. Gorn to jest kurwa giga gagatek. Uf, dobra, bo aż mnie twarz boli, jest śmianie się już od uśmiechania. Strażnik, lekka kusza. Nie wiem, czy w ogóle jest sens chodzić na dół w sumie. Ale kurwa, jak Gorn tam Gorn tam już był 3 razy, to może i kurwa podpowie. Czy jest sens tu schodzić? Kurwa. Zupa z pełzacza? I ser? Ale tu mieliście giga przysmaki. Smakołyki. Dobra, ale tu chyba będą... Co będzie? Może tu coś będzie fajnego. Znaczy pełzacze będą pewnie. To raczej... Znaczy normalnie bym powiedział, że pełzacz to nie jest giga fajna sprawa, co nie? Ale w przypadku, w której my musimy sobie pełzacz wojownik pozyskać tutaj fragment pancerza, no to jest koks. Sopel lodu? Nie, ja bym chciał piorun kulisty, dokładnie tak.
Oj, obawiam się, że niestety pełzacz wojownik nie reaguje na magię. Ale za to na kusy już tak. Czemu nie reaguje na magię w sumie? Nie wiem. No dobra. To w sumie takie pół, tak jak poszliśmy, czyli tam pół mag, pół wojownik, chyba jest okej, okay, jeżeli tu część... To już nie ja klikłem. To już nie byłem ja. I co, jak my się tam mamy dostać? Gdzie kurwa dzieje? 102 metry. No, wyciągaj to! Szybko! O! Tylko jak my się na górę dostaniemy teraz. Dobra, już to już nie jest zmartwienie. Większym jestem giga skurwiel, który mnie podjeżdżał, ale dobra. Mamy to. Ciekawe co Gorn robi. To jest kurwa. To jest zawsze interesujące. Przyszedłem ci pomóc, jak tylko usłyszałem dźwięki walki. Witaj! Zginął członek starego obozu. Do bo... Nie, ja myślę, że kurwa... Ja myślę, że Gorn ciągle utrzymuje pozycję. To jest jedyne, co robi w tej grze. Ale dobra. Nie no, ja myślę, że twórcy gry specjalnie tak zostawili tą postać zjebaną, bo wszystkie inne były w miarę okej, okay, co nie? Astronomia, ale to mamy. To tylko to? Nic więcej? Tam nie możemy dojść już? Aha, nie no, możemy. Aha. O, siema. Tarrok chcieć pomocy. Tarrok ranny. Co się tu stało? Tarrok tu złapany przez niebieski żołnierze. Nagle czerwony żołnierze wszędzie. Czerwony żołnierze zabijać. Wszystko. Tarrok uciec tu. Czerwony żołnierze nie tu. Oni boją Gaszluk. Ty pomóc. Tarrok boli. Co mogę dla ciebie zrobić? Tarrok chcieć mocny lek. Albo Tarrok umrzeć. O jakim lekarstwie mówisz? Gaszlug, otruć Tarrok. Tarrok chcieć lek. Głupi. Gaszlug. Głupi Tarrok, zawsze otruwają. Nie znaleźć. Odzyskam twoje lekarstwo. Tarrok słaby. Obcy wrócić szybko, albo Tarrok. Ja dostałem ekspa za niewykonanie misji, ale spoga. Nic w sumie nie zrobiłem, a ja bym chciał się dowiedzieć trochę więcej. Co to jest Gaszlug? Duży zwierz, dużo nóg ma. Gaszlug groźny. Zjadać ork, zjadać człowiek. Ach, masz na myśli pełzacze. Potrafisz porozumiewać się w naszym języku? Tarrok, bądź bezimienny, to jest... Czas. Tarrok, dobrze słuchać. Sherlock Holmes, no jak widać. Nie mogę Giga spostrzegawczość. Obcy szukać Tarrok, uciekać od Gaszlug. Tarrok, chować się i uciekać. Obcy przeszukać Erik, uciekać od Gaszlugi też. Tarrok nie być jedyny. Dużo ludzi uciekać od Gaszlugi. Jesteś przyjacielem Urszaka, tego szamana? Urszak niewolnik. Jak Tarrok. Urszak uciec dawno, dawno temu. Twój przyjaciel powiedział mi, że mógłbyś dla mnie zrobić ulu-mulu. Tarrok bardzo słaby. Nie ma lek. Tarrok umierać. No dobra, obcy już idę. Przynieś... No. Dobra. Muszę już... Obcy wrócić. No, obcy wrócić, no. Dobra, czy możemy... Z daleka te pełzacze tymi bełtami. Halo? A, no chyba je coś striggerowało, ale coś nie w tego strzelamy. Dobra, i tam jest jeszcze jeden gagatek. Wolę zapisać, bo zaraz kurwa spadnę. Dobra.
O i teraz na chillku sobie schodzimy, jest. Pyk. Dobra. Mam nadzieję, że ta zbroja będzie kurwa mocna. A tu nie możemy ściągnąć. Zbugował się. Nie. O nie. Ej, szczerze to się boję, że jak to zbuguje, to mogę potem nie dostać zbroi, więc wiecie co? Pierdolę, to ja po prostu wolę go zabić z miecza. Czy miecza. Dziwny ten miecz. To raczej siekiera taka. Tak, wolę tak zrobić, bo potem się okaże, że było potrzebne 8, a ja mam 6 i... To jest stara gra, to nie wiadomo. O kurwa, właśnie tak. Ale dobra, fikołkiem wyszliśmy z tego. IC trap, ale się udało. Robię ten trap. A twoja dupa się rusza, jakby miała hype. Siema, pełzasz. Ciekawe co to za miecz słyszałem. Co był za miecz? Jak się kurwa na bank się zaraz okaże, że ten nasz koleżka, który już zapomniałem imienia, będzie po drugiej stronie kopalni, nie? Co będzie stało? Znając tą grę, to jest kurwa wszystko możliwe. Z tym gościem. Ten gościu to jest, no... Legenda tej gry już. Dla mnie. Pełzacz wojownik. No, silne skurwesyny z nich, to prawda. O! Nie, to co to jest? To jest jakiś giga chujowa podka, tak? Czy co? Chyba tak, no. I czemu pije się 8 lat? Nie rozumiem, co to dało, ale spoko. Takie chyba mega słaba podka. Hello, it's me. Najgorsze jest to, że zawsze jak wyciszam, bo chcę kasznąć albo coś takiego, to oddalam się. Przybliżam sobie postać wyżej i zawsze muszę drugim oddalić. A w sumie śmieszne jest to, że pod minus przybliżam, a pod plus oddalam. Zazwyczaj kurwa nie wiem, halo? Co tam się z tobą dzieje? No możemy tutaj zajrzeć. No to nice. Nie, szczerze to się nie spodziewałem, że aż tu będzie ukryte. Więc spoko. No ale idziemy w sumie dalej, co? Czy nie? Ten dzban mówi mi, że chyba nie i że jestem dzbanem, więc... Wracamy, niech chłop mi robi już ulumulu. Znak przyjaźni. Czyli trzeba naokoło. Chyba. O, privet, privet. Muchas gracias. Co, pel lodu? Nie, piorun kulisty jest bardziej OP. A tamci co kopią i się co chwilę na mnie patrzą. Tam ktoś chyba do mnie strzela, no. Ale coś mu chujowo idzie. Magia szmato. Kurwa, gdzie tamto poleciało? Chyba, żeby zepsuć chyba konstrukcję, ty bezimienny. Jak ty kurwa strzelasz? Chyba ślepakami.
Gość przestał się ruszać. Zabiłeś go. Niesamowite. Oj, poczekajcie, panowie, zaraz. O kurwa, ty. Dobra, dobra, czekajcie. Po pierwsze to mnie nie denerwuj. Po drugie, giń. A po trzecie, pauza, bo muszę się napić potek z życiem, tak? Najgorsze jest to, że te największe potki mi się kończą, a mam 250 i 170 tych mniejszych. Tylko komu się to będzie chciało używać za każdym razem. Oni mają chyba te słabe właśnie potki, teraz podniosłem, mi się wydaje. A nie, myślałem, że tą za 30. Dobra. Nie chcę sopla lodu. O, zobaczymy, kto jest kurwa lepszy. Czy ja, czy ty. Wiecie, tak mi teraz w ogóle naszło, że lepiej zapiszę sobie na ważny save jakiś taki jeden po prostu, żeby w razie tego, że jakby tam na przykład trzeba szybko mu dać, czy wątpię, żeby taki był Gothic, co nie, ale jakby się okazało, że trzeba było szybko mu dać lekarstwo, mówi, że umiera, a ja tu przez 40 minut walczyłem sobie w kopalni, no to może być słabo. Bo jednak ten ulu-mulu to jest potrzebne, albo na pełnej musimy się wpieprzyć tych gości. Wolałbym, no jednak, prawda, ulu-mulu. Cholera. Cholipka. Twardzi zawodnicy. No jednak ta kusza jest mocna, ta kusza jest strong. Dzięki Wilk za oddanie mi kuszy. O, na dwa hity. Nie ma co plądrować, to są jakieś boby w sumie. No to co, potki, potka. No teraz takie żmudne grindowanie, czy jak to się tam nazywa, wiecie, takie chodzenie i zabijanie i spienie i w ogóle, ale dobra. Napój, to może być jakiś fajny napój, który da nam perma lekarstwo orków. A mogę to sobie łyknąć? Ale jajca. O. Suicidowałem się. Nice. Tu jest jakiś... O, co to było? To był jakiś napój. To był chyba ten szary, co? Po prostu do speeda. Dobra, no chodźcie tu gagatki, wyskakiwać z rudy i z bełtów. W sumie bełty się akurat przydadzą. Tam biegają, panikują. Tam se kopasz nadal kopy. Tutaj się rozgrywa, wiecie, bitwa wielka. Znaczy wielka bitwa, miało być nas czterech. Jestem w sumie solo. Także trochę mniejsza wielka bitwa niż miała być. Nie wiem, czy obrany kierunek jest kierunkiem dobrym, ale... Okej, sejwik. O, priwiet. O, welcome to śmierć. Whatever. Najgorsze jest to, że tymi brońmi muszę ich dobijać za każdym razem, jeżeli chcę, żeby umarli. To jest chyba tam chłop, próbuje na mnie skuszę, ja tu ich muszę wykańczać.
Dlatego kusza jest chyba najbardziej OP. Kusza, no i oczywiście zakręcia magiczne, ale to jak gramy głównie solo. A spróbujmy sopel lodu. A nie, to nie jest sopel lodu. Ale mi dużo many zjeżdża ten sopel lodu. No niby fajny, ale dużo many bierze. A tym piorunkiem to sobie mogę cały czas nawalać i w ogóle many mi nie bierze, więc... Zresztą też tej many mamy mało. Znaczy, no tam z 30 to myślę max chyba mamy tej many. Może tu będzie gdzieś napisane, że man 22 many mamy, także pozdro. Dobra, jeżeli dobrze kumam, to jesteśmy... A nie, no czyli źle kumam. Myślałem, że jesteśmy po drugiej stronie, jakby... A kompletnie się kurwa zgubiłem, jak mam szczery. Nie mam pojęcia, gdzie jesteśmy. A tu co jest? Stąd przyszliśmy, tak? Chyba tak, dobra. A tych gagatków kiedy zabiliśmy? A nie, to chyba nie my. Nie no, myślę, że jak... A nie, to my! A tu jest... Biegnie, kurwa. Amigo. Dobra, Gorn. Wyczyściliśmy tę kopalnię już, czy nie? Powiedz ty mi. Wita! Zginął członek... Gorn. Powiedz ty mi, mój przyjacielu, czy misja została zakończona powodzeniem, czy nie bardzo? W sumie nie wiem. Czy jeszcze został jakiś jeden niedobitek strażnik gdzieś zbugowany na dole? Mogło tak być. No dobra, tu już nie będziemy schodzić przecież jak debile po drabinie. Mamy akrobatykę, więc essa. I podjeżdżamy frajera. I pyk. Kurwa. I pyk. I lewy. I prawy. I essa. Czemu ja mówię lewy na prawy, a prawy na lewy? I tak mówię cały czas w sumie. Niedobrze. Zioło uzdrawiające. Piwo. Nie no, ten to jest kurwa amigo. Już po prostu... Już mnie mniej bawi, jakby już wystarczająco dużo widziałem. Pewnie nie wejdzie po drabinie, nie? Nie ma szans, że wejdzie. Gorn po drabinie. Tu. Dobra. Czyli tak. Jeżeli tu zaczynaliśmy i kojarzę dobrze, o ile oczywiście kojarzę dobrze, to wydaje mi się, że ten, po prostu idąc tędy, dojdziemy do tego... no wybaczcie, ale tak jak mówię, do imion mam słabość, a jak jest to imię orka, no to już pozdro. Tutaj spadliśmy na ziemię, a nie. A tak. O, nie, niedobrze. Dobra, na szczęście jest tylko jeden step. No dobra, dawaj. Bo zaczyna się robić tutaj nudno. Idziemy. Tu już jest ten nasz ork. Już powoli odczuwam tutaj trudy mówienia. Dlatego czasem robię takie dłuższe przerwy, żeby nie było to nie ze względu na to, że mi się nie chce. Proszę, albo że nie mam czego do powiedzenia tylko. No, a w ogóle nie pamiętam ile... inni ludzie. Obcy dobry. No obcy chcieć ulumulu, właściwie dziękować. To macie w dupie. Możesz już zrobić dla mnie ulumulu. Właśnie. Obcy pomóc Tarrok. Teraz Tarrok pomóc obcy. Obcy potrzebować Krotak, Kastak, Dłaszkar i Ord Antak. Obcy przynieść. Tarrok zrobić ulumulu.
Co to jest krotak? Być język ognia, język smoka. Gdzie mogę znaleźć takiego smoka? Smok mieszka w domu Tarroka. Obcy musi szukać. Smok mieszka też na piasku, przy morzu. A to ja mam chyba język. Co to jest kastak? Być róg, cieniostwór. Sprzedałem! Sprzedałem wszystkie! Gdzie mogę znaleźć tego cieniostwora? On w lesie albo w jaskini. Nie lubi słońce. Bardzo zły. Obcy uważać. Posprzedawałem te rogi, bo były drogie, no. Wachkar? A cóż to takiego? Ząb błotnego węża. Jak wąż na bagna? Wejść, nikt nie móc uciec. Gdzie mogę znaleźć te błotne węże? Dużo wąż błotnych. Wszystko miałem. Absolutnie każdą rzecz posprzedawałem. Na bagnie to jest. Tak mi się wydaje. Co to jest? Chociaż może zaraz się okaże, że mam. Być ząb wielki troll. Robić duża dziura w ofiara. Gdzie mogę znaleźć trolle? Troll siedzieć w góry. Troll lubi dużo miejsca. Obcy szukać w górach na północ. Ale uważać na trolla łapy. Taroga, ty tu będziesz kurwa siedzieć w tej obcy kopalni? Obcy spaść w dół. I to wszystko? Muszę już iść. Obcy w... No nie. Muszę już... Obcy... Kurwa mać, no niestety. A miałem wszystkie te rzeczy. Znaczy może tych języków wydaje mi się, że to po prostu teraz dostaniemy. Teraz posiadamy jakąś umiejętność, żeby te języki z tych, nie pamiętam, z jaszczurów po prostu zbierać. I wcześniej nie mieliśmy, ale rogi cienia stwora na bag miałem. Może nadal mam, tylko mnie gra robi w ciula, tak zwanego. Kły, faja, pazury, stal. Skóra na pewno jest. No pieprzyłem na bank na jakimś targu, kurwa, żeby coś tam zdobyć, no i teraz mam. Teraz mam za swoje, no niestety. Słyszałem ludzi, głos ludzi. A my musimy wyczyścić tą kopalnię, jeżeli tutaj dobrze rozumiem. Więc głosy ludziów... no nie są mile widziane tutaj. Chyba, że to ten głos naszego najlepszego kompana. To ten jest jak najbardziej mile widziany. Dobra, możemy sobie... O! 11203 ludy. Pozdro. Dobra, pijmy potkę i lećmy. Będzie szybciej. Nie ma co tak biegać. Wszystko wypełniliśmy. Wydaje mi się, że wszystkich zabiliśmy, co? Aha, czyli nie. Cześć. A nie, jeszcze tu na dole są. Powiem wam, trochę ich mało jak na fakt, że wybili całą kopalnię, ale może też polegli, chociaż nie było ich widać wcześniej. Ale to też może ze względu na to, że w sumie zabrali swoich zmarłych czy coś. Ale te cienie są... Jezu, na dwa hity padają te cienie. Chłop się tutaj za jedzonkiem schował. Dobra. Oj, zbugowałem się. Oj, nie mam strzału. Zbugowałem się i nie mam strzału, niestety. Może mam strzały, tylko się zbugowałem. Stop. Taktyczna przerwa na miksturkę. Recoil do bazy. Save. No i ho, który taki cwany był. Kurwa, coś nie trafia mnie. Ty. Z czego on strzelał, że aż taki damage mi zadał? No z czegoś chyba mocnego, dobra. Został ostatni cień, mam nadzieję. Zaraz pewnie kurwa pojawi się tu z dupy ten nasz amigo, co tu przybiegł i powie, ale zrobiliśmy super robotę.
I teraz dosłownie powinien spaść na przykład z nieba i powiedzieć, ale wykonaliśmy super robotę, to by było mocne. O, mogę, co mogę z tym zrobić? A, nic. Kopacz tam zasuwa sprintem. No dobra, chyba wszystko, co? A co to jest? Też nie możemy tego użyć. Tutaj kopacz se ucieka elegancko. Tutaj przetapiana jest ruda czy coś takiego. No to chyba wszyscy zostali zamordowani co do jednego w tym obozie. No jak nie, to nie wiem gdzie jeszcze. Wydaje mi się, że poszliśmy absolutnie każdą... Ojojoj, ale mnie już wszystko boli. Ała, ale mnie wszystko boli. Nie weszłeś. Nie lubię schodzić po drabinach. Dobra, czyli wszystko, czy nie? Pijemy miksturkę i lecimy na górę. Może coś czuję, że strasznie się to przeciąga wszystko. No tam byliśmy, tak, przed chwilą? Nie wiem, dobra, w każdym razie tędy się cofniemy, czy nie? Zaraz się dowiem. Tu był nasz ulumulu koleś, nie? Czyli się nie cofniemy, dobra. Czyli back. Czyli jak stąd wyjść? Jest... tędy chyba, co? Czy nie? Chyba tak. O, napój. Pyk. Dobra, lecimy. Mam nadzieję, że tam spotkamy tego Amigo i on powie, że super robotę wykonaliśmy. A najlepiej tak by powiedział, że super robotę wykonałem ja. O nie, proszę, nie, nie, no nie, nie. Ale F4 chociaż zadziała? Pewnie, że nie. Pewka, że nie. Oj, jeszcze, oj, będzie głośno, panowie, będzie głośno. A, easy. Jeszcze raz. Play the game. Escape, wczytaj. Gdzie to, gdzie byliśmy tutaj? Oj, nie, co ty, tu, aha, tu, dobra, już pamiętam. Tutaj popisywali, o, stary sędzia. Ej, stary sędzia, no nie. Znaczy, no w miarę w porządku broń, ale bez porównania do tego, co teraz ja mam. No i wcześniej też miałem podobną bardzo broń, to się tam różni chyba dwoma obrażeniami, nie? Ten, co zabrałem temu drugiemu szefowi zaraz po Leaf w tej starej kopalni, tutaj w sensie w tej nie starej kopalni, tylko nowym obozie. Już mi się myli. Dobra, z kopaczem nie gadać. Zanotowane. I co? I nie tędy? To jak ja mam stąd wyjść? O nie. Jest za gorąco i chce mi się... Jestem zmęczony już. Dlatego tak krążę jakby coś. Tędy nie, dobra, stąd przyszliśmy, czyli tędy na pewno nie, czyli możemy iść tutaj, po lewo, na górę w ogóle nie wyjdziemy, czyli jedyną opcją właściwie wyjścia jest tutaj, czyli wyścig z kopaczem robimy, czyli po prostu po drabinach musimy wchodzić i wrócimy chyba do tego po ale jestem czerwony w ogóle, spocę się jak świnia. Dobra, czyli tędy na start, tam nam mówi Gord, mówi, że super robota i Gites. Prawda? Musi tak być. Wierzę w to. 100... O nie, 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 tak, tak, elegancko. Powiem wam tak, słyszałem, że drabiny w gotikach i zresztą jak oglądałem tam chyba gameplay Gimpera, to pamiętam, że drabiny w grach, w ogóle w gotiku 1, a szczególnie właśnie w gotiku 1, ale też chyba w gotiku 2, no są raczej
no, źle zrobione i raczej wkurzałem ludzi, niżeli poprawiałem im humor, co nie? Ale teraz muszę przyznać, że drabina uratowała mi życie, no. Dobra, jesteśmy. Absolutnie cała kopa... Super robotę wykonaliśmy, co Gord? Wita! Zginął członek... Utrzymuj pozycję. Dobra, zaczekam przy wejściu do kopalni i po... Chodź. Nareszcie coś się dzieje. Do boju! Niesamowity człowiek. Dobra, idzie... O! Co za miecze? Niewykończony mnie... nudy. Stary, to się dopiero nazywa trudna walka. No. Nie spodziewałem się, że strażnicy Gomeza będą stawiali tak zaciekły opór. Nie wiem, grunt, że kopalnia znowu jest w naszych rękach. Zostanę tutaj i dopilnuję, żeby tak już zostało. Gorda jest kurwa amigo. Na razie cicho. Boli powinien niedługo podejść. Póki co postar... Coś, że pomijam, ale chciałem powiedzieć, że... Że oczywiście kończymy tutaj dzisiejszy odcinek, że świetnie mi się gra w tą grę i że widzimy się na pewno jutro. Nie wiem, ile już odcinków, 22 odcinki mogły już być za nami i to wszystko w 4 dni, w 4, 22 odcinki. Znaczy ten jest ostatni dzisiaj prawdopodobnie, znaczy na pewno, więc znaczy na pewno to też dużo powiedziane, bo może mi odwalić i stwierdzę, że porobię. W ogóle nie wiem. A nie, no będę nagrywał pewnie te misje, bo tam... Chociaż nie, bo to są takie standardowe, nie? Zabić jakiegoś tego... To nie, to chyba... No, to sobie pogram i po prostu... Widzimy się pewnie jak nasz przyjaciel Torrak, czy jakoś tak... Ten ork będzie konstruował nam ulu-mulu obrośnięte wieloma legendami już przedmiot. Kto wie, ten wie po prostu. No i tyle. Przypominam, łapka w górę, o komentarzach, o subskrypcjach, o tym, że w opisie jest Instagram, o tym, że w opisie jest mój drugi kanał, możecie wpaść. I o tym, żeby mieć miły dzień, bo życzę wam miłego dnia, whatever. Witaj. Czy Kord ma nam... A nie, on nam tylko uczy. I to jeszcze zdzierstwo za 50 byrek rudy. A ja, słuchajcie, mamy, ile my mamy? Jakieś grosze. A! Które jest? 57 minuta. Nie chcę godzinnego odcinka. Szybko. Lecimy do tego, lecimy do wilka. Jeszcze nam zbroję zrobi. Zakosiliśmy mu kurze, super się sprawdziła, to trzeba przyznać. Zdecydowanie to jest jedna z mocniejszych kurz. I... jeszcze nam zbroję jebany zrobi, no dobra. Ja chcę, no. Prawdziwy przyjaciel, może pewnego dnia odsprzedam mu tą kurzę, jak będzie miał rudę, no. Dobra, wilk. Zobaczmy, co tam ogarnie. Z pancerzy pełzaczy. Fantastycznie! Natychmiast zabieram się do roboty! Jak długo to zajmie? Nie mam pojęcia, to coś zupełnie nowego. Jeszcze nigdy czegoś takiego nie robiłem. Będziesz musiał zaglądać do mnie od czasu do czasu. Ojojoj, no dobra, słuchajcie, no to tyle. To za mało. Przynieś mi. No to tyle, słuchajcie, bo nie ma co dalej robić. Mogę się tylko kimnąć i zobaczyć, czy faktycznie, czy może na przykład już będzie miał tego. Oj, czemu nie możemy się kimnąć? Wynoś się stąd. O, wilk wkurwiony. Dobra, słuchajcie, czyli widzimy. Czyli prosta piła, widzimy się dzisiaj albo jutro, bo widzimy. Prawdopodobnie to symetrycznie raczej nagrywam te odcinki, czyli raczej nie nagrywam jednego, tylko raczej 2, 4, tak 6, 8. Więc prawdopodobnie widzimy się jutro, bo odcinki są codziennie o godzinie 16 oraz 18. To zajmie dłużej. Trzymajcie się ciepło. Nie bardzo wiem, jak w kolejnym odcinku pewnie pierwsze co zrobię, to wam pokażę pancerz. Pa, pa. Mi. Miłego dnia, miłej nocy. Pa, hej.